widać ten, ten stulaty, to bidak jakiś, no. Przyjechał, wykorzystał, no, tak to jest, a te Polki głupie lecą jeszcze, jak tylko zobaczą, że cudzoziemiec, to od razu, no, i później na torbę plastikową leci, na majtki z PWX-u, tak, no tak było, Zresztą zamierzchła historia i się nie liczy. Przypominam Państwu, że słuchacie Radia Super z JK DeVito na 88.5 FM. Kilka słów o polityce zagranicznej, polskiej i zagranicznej, bo tutaj akurat się miesza. Otóż słyszeliście Państwo, Sarkozy to taki jest playboy francuski obecny, niby prezydent nawet, mówią prezydent, jak ze mnie wie, to jest baletnica nawet. No i ten Sarkozy miał przylecieć z tą swoją chudą żoną, którą pokazują już teraz w każdej telewizji nagą ją pokazują, no bez stanika i bez majtek chodzi, no tak ją pokazują, ja się wziął taką kobietę, no Boże kochany, taka chuda jeszcze, żeby jakaś taka grubsza była przy kości, coś, żeby było coś pokazać, no ale to żaboja, co to można od żabojada żądać zresztą, no w każdym razie miał przylecieć do tej Polski, już się umówił się już na lotnisku z tym jednym z Kaczorem się chyba nawet umówił i z tym z PO, nie? Toporkiem, Donaldem Toporkiem, Tuskiem Toporkiem. Kochani, już miał przylecieć, ale nagle powiedział, że nie przyleci. No wiecie co? Straszny blamasz dla polskiego rządu. No i ten La Figaro napisało, co napisało. Powiedziało tak, wprost i jawnie, że pan Sarkozy nie przyleciał, odwołał wizytę w Polsce z tego powodu, że nie wie, z kim ma rozmawiać, ponieważ kłótnia pomiędzy premierem polskim a polskim prezydentem doprowadza do tego, że rozmowy z nimi nie są wiążące. O, widzicie? No tak. No skandal polityczny, można powiedzieć, klęska polityczna polskiego rządu, kochani. Sarkozy niby tego, a jednak ich wykolegował i wstyd, no pan Tusk, wstyd. Ponieważ nie wspomnę o Kaczorze. Kaczora to trzeba by było łubić, łeb, powinien odskoczyć, nadziać go jajkiem, znaczy nie jajkiem, jabłkiem go nadziać, śliwkami i upiec. I tylko tyle, no, i tylko tyle, nic więcej. Tym toporem uciąć łeb Kaczora i to i koniec. I Sarkozy miałby wtedy do kogo przyjechać i mogłaby się pokazać ta jego modelka, może by jakiś striptease zrobiła w sali kongresowej albo co. Dla biednego społeczeństwa, bo to teraz jest taka moda, że prezydenci bratają się z ludem, wiecie, no. Chociaż tak, chociaż przykładowo mówię, nie widziałem żadnych przykładów, ale tak oni mówią, że chcą tak robić. No to mogłaby zrobić jako żona prezydenta, mogłaby wydać przyjęcie dla ubogiej części społeczeństwa polskiego, nawet tej bezdomnej, a że tak będzie ze 2000, to by się zmieściło do sali kongresowej. Tam w kuluarach foyer zrobić przyjęcie, a na scenie powinna zrobić striptease. O, i to by było pięknie, prawda? Wtedy by ludzie wiedzieli, że to jest pani prezydentowa, a nie byle kto, no. No, ale to jak widać, tylko marzenia o tym, żeby się z ludem bratać, zbratać z glutem. No tak, kochani. No, ale teraz przechodźmy do wielkiej polityki światowej, a mianowicie pani Hillary Clinton cały czas w rejsie, jak mówią. No w Filadelfii tak na prawie na styk, ale zdobyła trochę punktów i cały czas jeszcze walczy o nominację demokratów do walki o taboret prezydencki. No jak wygrała, właściwie to jest nie do końca powiedziane, czy wygrała, czy nie, ale w każdym razie walka trwa jeszcze z panem Obama Barackiem. I tego, jak już wygrała, to tak wpadła w ramiona swojego kochanego męża, który ją zdradzał z tą taką tego. Ona taka Polka, nie Polka, taka wie, gruba, taka przy kości, czarna kobieta, całkiem niezła. Jeszcze kiedyś była. No teraz to już taka się zrobiła roztyta, stara, że to już w ogóle nawet już nikt by nie chciał, ale wtedy Clinton ten miał z nią romanse tego. To teraz tak samo ona wpadła, ta jego żona była. Znaczy obecna, bo oni się nie rozwiedli, właściwie mają dziecko wspólne i się nie rozwiedli. To wpadła w ręce Clintona, Clinton, a Bill do niej tak na saksofonie chciał jej do ucha zagrać. Nie zagrał jej, nie zagrał. Na nerwach chyba jej zagrał tylko. No bo teraz to ten Bill Clinton to już więcej gra niż politykuje i bardzo dobrze, on powinien w ogóle zacząć grać w ruletkę, a nie na tym saksofonie. Bo na tym saksofonie, to ten saksofon jeszcze tenorowy strasznie przynudza. Także nie ma go co słuchać. W każdym razie, no, miłość kwitnie. No bo jakby teraz ten Billowa Clintonowa się dostała do Białego Domu, kochani, to znowu by mieli
piękne, ciekawe życie, no przez dwie kadencje przynajmniej, bo to teraz tak jest. Każdy prezydent jest przez dwie kadencje. Nie wiem, czy żeście zauważyli, pewna prawidłowość tego wynika. Bądź też układ sił, jaki jest wtedy w Ameryce, pozwala na to, żeby zawsze wygrać drugą kadencję. I bardzo dobrze, i bardzo mi się to podoba. Po co tak? Raz jeden, raz drugi, raz lewice, raz prawice. No gdzie to tak jak w Polsce? Nie, u nas jest lepiej. No, Polska to wie, co robi. To są ludzie, kochani. W każdym razie... O Barack Obama cały czas prowadzi, ma lekki dystans, utrzymuje lekki dystans od pani Clinton i ma bardzo duże szanse. No jeżeli jeszcze mają chyba cztery stany do, razem do wygrania, jeżeli dalej się utrzyma taka przewaga, to powinien dostać nominację. Jeden z najpiękniejszych murzynów na świecie, jakim jest Barack Obama. Kochani, no i co? No i tak, no i Ameryka. Ja wam powiem, ta Ameryka to jest teraz strasznie nieszczęśliwa. To jest jedno z największych nieszczęść na świecie, jaka Ameryka spotkała. Bo mają do wyboru, co nie mają do wyboru? Pomiędzy kobietą a murzynem do wyboru. No ja bynajmniej nie jestem rasistą, żeby się z nim mówili, że ja się wyśmiewam z kogokolwiek. Ale tak, a tak sobie pomyślcie, no taki farmer z Filadelfii, no co on ma do wyboru? Mówi tak, no spojrzał na tą panią Clinton, no teraz takie coraz bardziej okrągłe oczka jej się robią. Widać, że pochodzenie ma z Bliskiego Wschodu zdecydowanie. Prawda? Mówi pięknie, oczywiście, same bzdury, żadnego pokrycia, nic, zero pokrycia w faktach, ale mówi, prawda? No to mówię, no tak, jeszcze na dodatek, no szpara, no nie da rady. Ale z drugiej strony powiem, no co, na murzyna będę głosował, no to wiadomo, że przeciwko białym musi wystąpić. W którymś momencie nie ma cudów, prawda? No bo biorą uczucia, emocje, biorą kolory, prawda, pewne. No i czarny, czarny, biały, biały, no musi, no. No to mówią, na co oni mają głosować? No nie mają na co głosować. A nie ma takich partii na przykład jak Zielona, na którą mogliby głosować czy coś? Nie, nie ma, widzicie? Ja to jest nieszczęście. Ameryka popada w takie tarapaty teraz polityczno-gospodarcze, że to nie do uwierzenia. A jeszcze na dodatek recesja. Kto z tej recesji kraj wyprowadzi? No nie, kochani, ciężkie sprawy się dzieją, ciężkie. No, ale cóż, Ameryka Ameryką. A w Australii wreszcie zakończyła się ta zabawa z ogniem. Oj, mój kochany ogienik, żeby mi nikt nie zdmuchnął tego ogienka. Ojej, uważajcie na mój ogienek. Ogienek z mój kochany, święty ogienek, który niosę przez cały świat. No ludzie, kochani, miliony dolarów na ogienek święty się wydaje na świecie, kiedy w całej Afryce ludzie głodują. No, no zobaczcie, gdzie tu jest sens, gdzie jest polityka. No ja zupełnie nie widzę, w imię czego ten ogień tak się po świecie ciula. I to jeszcze w taki śmieszny... A pamiętajcie, kto z ogniem wojuje, ten od ognia zginie. Jest takie powiedzenie, o ile pamiętam, prawda? Także trzeba uważać. Dobrze, żeśmy się pozbyli tego ognia. Zresztą u nas cały czas deszcze, także nie groziło nam pożarem, nie grozi, ale to nie wiadomo, co się może skończyć, jak to się może skończyć dla tych wszystkich, co lubią się bawić ogniem. Oj, może być wielkie nieszczęście.